top 5 idealnych starter składów do EAFC 25, dzięki którym nie stracicie końców, a wręcz jeszcze na nich zyskacie, bo karty, które pokażę Wam w tych składach, cały czas bardzo mocno rosną na rynku. W dzisiejszym odcinku poznacie 5 składów plus jeden mały bonusik. Będą one zarówno o wartości 20 tysięcy, jak i 350 tysięcy, po to, by każdy z Was widzów mógł sobie znaleźć idealny skład, idealnie dobrany pod siebie. Szybko tylko umówmy się, jeżeli dobijecie pod tym odcinkiem do dzisiaj do godziny 22 150 lajków, to na dniach pojawi się kolejna część z jeszcze lepszymi składami. No i suba też możecie zostawić, bo subskrybuje mnie tylko 30% widzów, a nie ukrywam, że chciałbym w końcu dobić 30 tysięcy subów, także z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od pierwszego składziku, który w dzisiejszym zestawieniu będzie zdecydowanie najtańszy, jednak według mnie jest to jeden z lepszych składów, jeżeli chodzi o sam start. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę, tych końców nie masz naprawdę dużo, według mnie powinieneś kierować się właśnie takie oto karty, ponieważ po pierwsze zawierają one bardzo solidną obronę, naprawdę te karty, które tutaj widzicie, no będziecie czuć, że naprawdę jesteście bezpieczni. Szybkie skrzydła, ponieważ Ilma Saint-Maximin nie ma co mówić, naprawdę topka. Oprócz tego Saint-Maximin ma 5 gwiazdek sztuczek, także jak ktoś lubi bawić się gwiazdkami sztuczek, jak ktoś lubi te triki i tak dalej, według mnie Saint-Maximin topka, zawsze na samym starcie z niego korzystam. Oprócz tego Juste i Saint-Maximin według mnie karty, które na pewno na cenie urosną, także jak zakupicie sobie te karty teraz, na pewno po premierze one jeszcze mocniej urosną, także raz, że takim składem będziecie mogli pograć, dwa, że naprawdę na tym składzie jeszcze zarobicie. Dodatkowo według mnie pomoc, która naprawdę jest bardzo solidna, nie ma co mówić, ale Torreira, Getson czy Renato są to karty bardzo mocno uniwersalne i tak naprawdę na każdej pozycji na boisku dałyby one radę. W dodatku mamy solidnego bramkarza, ale bramkarze wiecie, że często naprawdę nie ma znaczenia, kim gracie na bramce, ale w tym roku Diogo Costa, grałem przeciwko niemu kilka razy, za każdym razem zachowywał się poprawnie. W dodatku szybkie boki obrony, ponieważ Bach i ten Osterwolde, nie wiem jak to się czyta, także przepraszam, naprawdę jakość do przodu, będą Wam pomagali w ataku, jak i wydaje mi się, że będą zdyscyplinowani w obronie. Pamiętajcie o tym, że każdej z tych kart możecie dodać styl gry, dzięki którym ta karta jeszcze będzie lepsza, także wydaje mi się, że dając taką kotwicę każdemu z obrońców, albo nawet tym środkowym pomocnikom defensywnym, uzyskacie jeszcze większą jakość, aniżeli te karty miałyby grać bez stylów gry. Przechodzimy szybko do drugiego składu. Ten skład już delikatnie droższy i ten skład z kilkoma kartami, które są opcjami, ale do tego przejdziemy zaraz. Na sam start trzeba powiedzieć o tym, że ten skład ma ogromny potencjał na zysk, ponieważ znajdują się to karty już delikatnie lepsze i chociażby Diaby, czy Kolomwani, czy nawet i Kessie są to karty, które na pewno na cenie jeszcze urosną. Zacząć musimy omawianie od solidnej obrony, która nie ma co mówić, ale na pewno da sobie radę z praktycznie każdą kartą, jaką możecie znaleźć w aktualnych składach przeciwników, oczywiście pomijając na przykład Mbappe. No i dodatkowo w tym składzie trzeba powiedzieć sobie o solidnych skrzydłach, ponieważ Barcola czy Diaby na pewno robotę Wam zrobią. Osobiście Diabiego mam w swoim składzie i jest to jedna z, mogę powiedzieć, trzech kart, którymi grałem aktualnie, jedna z top trzech kart, którymi grałem aktualnie. No a Barcolą jeszcze nie grałem, ale widzę na Discordzie, że bardzo dużo osób go poleca. Najsłabszym punktem w tym składzie jest Quinones, nie ma co mówić, ale ten napastnik, no widocznie odstaje od innych kart, dlatego zaproponowałem na przykład Kiezę, Mane albo Turama. Te karty również możecie wrzucić do tego składu, zgranie na tym nie ucierpi, a mogą Wam dać oni lepszą jakość. Oczywiście Kieza aktualnie kosztuje bardzo dużo, ale jak kogoś stać, bardzo fajna opcja na zysk, można sobie go wrzucić do składu i za tydzień sprzedać, na pewno jeszcze urośnie na cenie. Oprócz tego pokazałem Gayoro, Diani i Mendiego, wydaje mi się, że te karty również można do tego składu wrzucać, można sobie te karty jakoś podmienić, jak kogoś stać, na pewno Mendy będzie dużo lepszą opcją niż Spinazzola, a w dodatku na pewno na cenie urośnie po premierze. Oprócz tego Gayoro na przykład za Zaire Emeriego, również bardzo fajna opcja, Gayoro na pełnym zgraniu, mam ją w swoim składzie, jestem z niej bardzo zadowolony. No i Diani jako ta opcja również pod inwestycje, również posiadam ją w swoim składzie, dlatego polecam, naprawdę sprawdza się bardzo dobrze, ewentualnie można dać Diabiego na atak, Diani wrócić na skrzydło i również ten cały skład będzie miał ręce i nogi. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli chcielibyście sobie w bardzo prosty sposób zarobić na te składy, możecie na moim Discordzie zakupić rangę handlarz, jest to oczywiście Discord handlowy. Tutaj na kanale Ranga Handlarz macie napisane, ile to kosztuje, jak to działa, na ile ta ranga jest i oczywiście co ona Wam daje. Macie również kanał Opinia Handlarzy, tutaj macie napisane wiele informacji od ludzi, którzy mieli taką rangę rok temu, macie napisane, ile oni zarobili, czy polecają i tak dalej, jak to wygląda. Naprawdę tych kanałów jest bardzo dużo, dzieje się na nich bardzo dużo, także jak ktoś chciałby sobie zakupić, tego czytania jest wiele. Sposobów na zysk, kart do inwestycji, przecieków i tak dalej, kart do flipowania, czy chociażby filtrów do snajpienia, jest tego odgroma, także można powiedzieć, że same końce wpływają na konto, jak tylko macie chęci. Gdybyście chcieli sobie zarobić, to zapraszam. Miejsca są ograniczone, ale jeszcze jest ich dużo.
dużo, także link do Discorda macie w opisie. Zapraszam, naprawdę z czystego sumienia mogę tą rangę polecić. Powoli przechodzimy do tych najlepszych składów, w których jestem najbardziej dumny, a teraz na ekranie widzicie skład w całości zbudowany z Bundesligi i mogę śmiało powiedzieć, że jest to jeden z moich dwóch ulubionych składów, które pokażę w dzisiejszym odcinku. Na pewno zacząć trzeba omawianie od solidnych skrzydeł, ponieważ Malen czy Adeyemi, no karty, które aktualnie robią ogromną różnicę i karty, które na pewno na cenie urosną. Oprócz tego mamy solidny środek pola, ponieważ Goretzka czy chociażby Sabitzer, na pewno karty, które są solidne i nie ma co mówić, przez pierwsze 2-3 tygodnie śmiało moglibyście nimi grać. Dodatkowo trzeba powiedzieć sobie o uniwersalności, ponieważ ten skład zaprezentowałem w formacji 4-3-3, a równie dobrze można nim grać w formacji 4-2-3-1, czy chociażby 4-4-2, czy nawet jakbyście się uparli, to 4-1-2-1-2 wąsko moglibyście tym składem zagrać, także na pewno to jest mega plusem. Potencjał na zysk jest ogromny, to co już mówiłem, ponieważ Upamecano, Goretzka, Malen, Adeyemi, na pewno karty, które na cenie urosną. No i oczywiście mega plusem jest to, że jeżeli ktoś ma delikatnie więcej końców, to ten skład można bardzo łatwo ulepszyć. Na przykład można dać Frimponga na prawą obronę, nie ma co mówić, Frimpong topka, aktualnie cena też jest topka, też jest ona wysoka, ale wydaje mi się, że ta cena jeszcze będzie wyższa. No i Openda na atak, który na pewno zrobi wam różnicę i nie ma co mówić, na pewno będzie lepszy od Bayera, ale według mnie Bayer jedna z tańszych opcji, ponieważ ten Bayer po Quixelu można go zakupić. No i jedyną kartą, nad którą się zastanawiałem, nie wiedziałem, czy dać tego Kosonu, czy dać Klostermana, karty bardzo podobne do siebie. Grałem Klostermanem, grałem tym Kosonu, różnicy jakiejś dużej nie widziałem, jednak delikatnie lepszy był Klosterman, także tutaj do wyboru, do koloru, ewentualnie można wyrzucić Upamecano, jeżeli wam się nim źle gra, także w całości ten skład jest zbudowany z Bundesligi, dzięki czemu macie po pierwsze pełne zgranie, a po drugie bardzo łatwo te karty wymienić, ponieważ tak jak mówię, każda inna karta, która będzie z Bundesligi, albo chociażby będzie Niemcem, będzie idealnie do tego składu pasowała. Kolejny skład, który pokażę wam w dzisiejszym odcinku, będzie również zbudowany z całej jednej ligi, natomiast teraz będzie to Premier League, czyli oczywiście aktualnie jedna najlepsza liga, jeżeli chodzi o potencjał na profit, ponieważ z Premier League karty zawsze rosną najbardziej. Na pewno omawianie zaczniemy sobie ponownie od obrony, ponieważ z tej obrony jestem bardzo dumny. Grałem każdą z tych kart, które widzicie na ekranie i Udogi, Gomez, Todibo czy Kadioglu, każdy z nich naprawdę dawał radę i każdy z nich naprawdę był bardzo, bardzo dobry. Jeżeli chodzi o środek pola, z niego jestem dumny najmniej, ponieważ Szoboszlaj czy Joelinton jakiejś bardzo dużej jakości nie dają, ale te karty również bardzo łatwo można zastąpić, ponieważ na przykład za Joelintona można wrzucić to na Liego, jeżeli ktoś ma delikatnie większy budżet. Na ataku mamy duet napastników, który idealnie się tutaj uzupełnia i mogę powiedzieć śmiało, że nie zawodzi. Oczywiście Rashford 5 gwiazdek sztuczek, także jak ktoś lubi sztuczki, lubi powershoty, ponieważ Rashford ma playstyle do powershotów, wydaje mi się, że takiego Rashforda musi mieć. Pozwoliłem sobie do tego składu wrzucić również Doku oraz Bailiego. Doku grałem w drafcie, naprawdę grało mi się super. Bailiego nie miałem okazji testować, ale wrzuciłem go tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie na Discordzie mi go polecali i mówili, że bardzo fajna opcja z tych tańszych kart. Na bramkę dałem sobie Vicario, jednak bramkarz nie ma znaczenia, możecie dać każdego innego bramkarza, który będzie z Premier League, każdy inny bramkarz również pasuje, również będzie on dobry, także wrzućcie sobie po prostu kogoś, kogo macie niewymiennego, albo kogoś po prostu, na kogo was stać, tutaj nie przepłacajcie na pewno. No i na ławce dałem sobie z innych opcji Walkera. Walker oczywiście do tego składu idealnie pasuje, Walker daje jakość i Walker na 100% po premierze będzie droższy, ponieważ Walker co roku ten hype naprawdę ma na siebie bardzo duży. Na ławce dałem również Wernera, tylko i wyłącznie dlatego, że wiem, że są ludzie, którzy na przykład wolą bardziej zwinnych napastników, a nie ma co mówić, Werner moim zdaniem w grze jest zwinniejszy niż Nunes, Nunes jest bardziej ociężały, także gdyby ktoś chciał sobie pokombinować, takiego Wernera można wrzucić. Na ławce również pokazałem Kiezę, aktualnie jego nie ma go na rynku, albo jak jest na rynku, to w bardzo dużej cenie, ale gdyby ktoś go miał, również do tego składu idealnie się nadaje i nie ma co mówić, ale w takiej okazałości ten skład wygląda dużo, dużo lepiej aniżeli ten skład, który pokazywałem na początku i wydaje mi się, że jeżeli zbudowalibyście sobie taki skład, no może wyrzucić tego Szoboszlaja i wrzucić tutaj na przykład kogoś lepszego, na przykład Bruno Fernandesza, czy chociażby tutaj z tej Premier League naprawdę nie ma dużo opcji, ale moglibyście sobie wrzucić na przykład tego De Bruyne i ten składzik na pewno wygląda dużo, dużo lepiej, ponieważ pamiętajcie, o czym mówiłem wcześniej, do każdej z tych kart można dać styl gry i każdą z tych kart można delikatnie ulepszyć. Śmiało takim składem, myślę, do końca października moglibyście pograć i na pewno nie odstawałbym by on od innych.
No i nawiasem mówiąc, na pewno potencjał na zysk jest bardzo duży. Doku, Rashford, Nunes, Tonali, De Bruyne, Gomez, Walker, Chiesa, Werner. Są to wszystkie karty, które na pewno na cenie urosną. Jak monitorujecie rynek, na pewno wiecie, o czym mówię. Piąty skład w tym odcinku, ale nie skład ostatni, także oglądajcie ten odcinek do końca. Będzie jeszcze mały bonus. Teraz przechodzimy do składu w całości zbudowanego z Ligi Hiszpańskiej. W tym roku Liga ta obfituje naprawdę dużo ciekawych kart i naprawdę opcji na budowanie składu jest dużo. Nie wiem, czy ten skład będzie droższy od poprzedniego, ale pozwoliłem sobie go dać jako kolejny, ponieważ na papierze według mnie wygląda dużo lepiej i też miałem okazję testować praktycznie wszystkie karty z tego składu, także wiem, o czym mówię. Na pewno bardzo fajny atak, Iñaki Williams, Rodrigo, cudowne karty, jedna i druga bardzo fajnie się uzupełnia. Rodrigo mały, zwinny, Iñaki bardzo szybki, duży, napastnik wysoki, na pewno te karty, tak jak mówię, będą bardzo fajnie działały w duecie. Skrzydła Rafinha, Ansu Fati, pozwoliłem sobie tak to umieścić, ponieważ Rafinha bardzo duża jakość sama w sobie, a Ansu Fati niska cena i naprawdę również te statystyki wyglądają ciekawie. Oczywiście na ławce zaraz przejdziemy do tych kart, ponieważ opcji jest bardzo dużo. Środek pola chyba najsolidniejszy w dzisiejszym odcinku, jaki tylko pokazałem. Camavinga, Marcos Llorente, również takie karty w swoim składzie mam i każdy z nich daje sobie świetnie ranę. Radę, boki obrony bardzo szybkie, zwinne, boki obrony, które przystosowane do gry ofensywnej, ale w defensywie dając im odpowiednie style gry typu cień albo kotwica, na pewno również będą dawały radę. Środek obrony, Alaba, bardzo solidna karta i Zubeldia, pozwoliłem sobie go tutaj dać, ponieważ jest tani, a statystyki naprawdę ma bardzo dobre. Oczywiście w innych opcjach, na przykład Araujo, na przykład Kunde, można tym składem bardzo fajnie rotować, jak ktoś ma więcej końców. Jeżeli ktoś ma więcej końców, Nico Williams za Ansu Fatiego, na pewno również zmiana na plus, no i na pewno Eder Militao, można by tutaj go sobie wrócić, na przykład za Kunde. I jeżeli mielibyście jedną z tych kart dwóch niewymienną, no to oczywiście tymi kartami można grać, można tymi trzema nazwiskami rotować jak tylko się chce. Oprócz tego Endrick, jego ciężko dostać na rynku, ale można go wrzucić, jak ktoś jest fanem Realu, można dać sobie Endricka, on również będzie bardzo dobry, chociaż moim zdaniem aktualnie jest on przepłacony, ponieważ w grze jakoś dobrze mi się osobiście nim nie grało. No i na ławce wrzuciłem jeszcze Correa, on również jako opcja na atak, być może ktoś lubi karty bardziej takie zwinne, ponieważ 86 dryblingu, oczywiście mniej tempa, ale Correa też jest bardzo dobre, a nie kosztuje dużo, także można sobie tym składem bardzo fajnie rotować. No i to, co mówiłem wcześniej, potencjał na zysk ogromny, każde nazwisko, które tu widzicie, naprawdę na pewno urośnie na cenie, także jak macie te karty, to sobie trzymajcie, ponieważ jeszcze na nich bardzo fajnie zarobicie. Płynnie przechodzimy do ostatniego składu w dzisiejszym odcinku. Czy będzie to skład najdroższy i najsolidniejszy, to sobie sami w głowie już odpowiedzcie na to pytanie. Natomiast karty, które tu widzicie, na pewno są kartami no bardzo solidnymi i na pewno jak zbudujecie sobie taki skład, to śmiało przez ten pierwszy miesiąc, może i nawet półtorej miesiąca, w zależności od tego, jakie EA będzie dawało eventy, można będzie takim składem pograć. Solidna obrona, nie ma co mówić, Davis, Klosterman, Upamecano i delikatnie na siłę wciśnięty Gusto, ale naprawdę dają sobie radę. No obrona cudowna. Środek pola, Barella, Tonali, naprawdę karty mega uniwersalne i karty, które będą wam dawały radę, czy to w obronie, czy to w ataku, czy chociażby po prostu będą pomocnikami box to box. Skrzydła, Adeyemi, Sané, każdy z nich bardzo dobry, można sobie nimi rotować w tom i z powrotem. Oni akurat tutaj nie ma, jakby wiecie, mają dostępne inne pozycje, także można sobie to zmieniać jak się chce, ale na pewno Sané i Adeyemi karty bardzo dobre. Oczywiście Adeyemi ma ten fajny playstyle, także jak ktoś lubi nim grać, na skrzydło jest kartą idealną. No i atak, Openda, Thuram. Openda naprawdę karta, która aktualnie jest mocno hypowana, ale nie dziwię się, ponieważ Opendą grałem w drafcie i na pewno byłem zadowolony. Thurama jeszcze nie miałem okazji testować, ale statystyki również wyglądają dobrze. No i na ławce pozwoliłem sobie dać Frimponga, ponieważ mówiłem, że ten Gusto delikatnie wciśnięty na siłę po to, by Tonali miał zgranie, ale oczywiście można Tonaliemu dać jakiegoś trenera i to zgranie również będzie, a na bogu bronię, jak ktoś ma delikatnie więcej końców, wrzucić Frimponga. Frimponga oczywiście bardzo duża cena, to co mówiłem już wcześniej, ale również bardzo duży potencjał na zysk. Na bramce DM Provedela po to, żeby to zgranie było, ale można dać każdego innego bramkarza, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, bramkarze tak naprawdę żadnego znaczenia nie mają. Jak macie delikatnie więcej końców, można dać Kobla. Raz, że da wam on więcej zgrania, a dwa, że na pewno będzie delikatnie solidniejszy niż Provedel. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że doradziłem, że pokazałem karty, które według mnie raz, że urosną na cenie, a dwa, że są kartami solidnymi. Pamiętajcie, że jak zostawicie lajki, pojawi się taki odcinek w części drugiej. Tam również pokażę kolejne składy, które są bardzo dobre, które będą już delikatnie droższe. No i pamiętajcie o subach, ponieważ je chciałbym dobić. Naprawdę dzięki temu chcę się dalej działać, także jak ktoś tego suba nie ma, może zostawić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano!